Dzień dobry, nazywam się Daniel Ćwikła i jestem założycielem naszej rodzinnej palarni kawy Coffee & Sons w Biłgoraju. A dzisiaj chciałem Państwu przedstawić i pokazać, jak powstaje Państwa marka kawy Empik Wild Drop Coffee. Znajdujemy się właśnie w magazynie kawy zielonej i to tutaj przyjmujemy kawę właśnie w takich workach jutowych. Państwa kawa to jest mieszanka dwóch arabik z Brazylii. Specjalnie połączyliśmy tutaj dwie odmiany kawy o tej samej obróbce naturalnej, ponieważ obróbka naturalnie daje taką naturalną słodycz kawie, a my połączyliśmy dwie odmiany kawy z Brazylii, żeby wydobyć z tej kawy z jednej takie nuty czekoladowo-orzechowe i dodaliśmy minimalnie drugiej odmiany, gdzie podbiliśmy tą słodycz w tej kawie. Dlatego po zalaniu ten bukiet kwiatowy tych kaw w Brazylii jest taki pełny i ciekawy. I tak jak wcześniej wspominałem, w tych oto workach przychodzi do nas kawa zielona, która tak wygląda i zaraz podejdziemy do pieca i Państwu pokażemy, jak ją wypalamy. I właśnie do oto tej wanienki wsypujemy zieloną kawę. Ona właśnie tak wygląda. Jest pneumatycznie transportowana do tego pięknego cuda z 1958 roku. Tym się właśnie wyróżnia ta marka Wild Drop Coffee, że jest palona w piecu Got Hot. Jest to marka pieców, których już nie ma na świecie, ponieważ fabryka została sprzedana. A czym on się wyróżnia wśród innych pieców na świecie? On ma specyficzny i unikatowy system ogrzewania kawy gorącym powietrzem. Więc przy ciemniejszym paleniu my nie jesteśmy w stanie tutaj uzyskać tej goryczy, takiej gorzkości, która się pojawia w tych kawach, tylko cały czas jeden poziom słodyczy i czekolady na bardzo wysokim poziomie. I te dwie kawy, które tutaj znajdują się, palimy w dwóch różnych profilach palenia. Jeden jest troszkę krótszy, żeby wydobyć tutaj więcej słodyczy z tych ziarenek, drugi minimalnie wydłużyliśmy, żeby zdobyć tą bazę czekolady i toki. Razem to później mieszamy i powstaje oto ta świeżo palona kawa Wild Drop Coffee. W tym momencie kawa w piecu się wypala, a jednocześnie w kulerze nam się chłodzi, czyli kawa wypada do tego kulera i jak najszybciej my ją musimy schłodzić. Pneumatycznie później jest transportowana do oto tego odkamieniacza, żeby wszystkie kamyki, metale wyłapała nam ta maszyna, żeby nic się nie znalazło nam w tej torebce. Kawa, która została wypalona, trafia oto właśnie do takich pojemników, żeby sobie postała 2-3 dni dosłownie, aby odgazować, ponieważ w trakcie palenia powstaje bardzo dużo dwutlenku węgla, który się magazynuje nam w ziarenkach. Dlatego też tutaj mamy z tyłu wentylek, żeby ten dwutlenek węgla, kiedy kawa będzie oddychać, nam uciekał na zewnątrz. Więc wentyl jest tak skonstruowany z tyłu opakowania, że on nie wpuszcza do środka z zewnątrz żadnych aromatów, ale wypuszcza ten nadmiar dwutlenku węgla. I teraz chodźmy zobaczyć, jak oklejamy ręcznie te opakowania i jak później je pakujemy. Wszystkie opakowania oczywiście musimy wcześniej ręcznie okleić i drukujemy daty palenia oraz datę przydatności na etykietkach przed oklejaniem i oklejamy je ręcznie w taki oto sposób. Na tej oto maszynie właśnie kawa jest pakowana automatycznie i torebki wypadają nam tutaj i je ręcznie sobie składamy do pudełek, więc tak jak Państwo widzą, nasza rodzinna palarnia jest w 100% kraftowa, a my gwarantujemy, że to, co jest w środku, jest naprawdę najwyższej jakości i zachęcamy do zakupu, do sprzedaży. Pozdrawiam, Daniel Ćwikła.